Kością niezgody jest zaledwie 21-kilometrowy kawałek drogi łączącej Suwałki i Rudkę Tartak. Ten wąski i dość zaniedbany odcinkami szlak komunikacyjny według zamysłu zarządu województwa miałby zmienić swój status z drogi wojewódzkiej na powiatową. Prawie równolegle do 655 bierze lśniąca nowością ekspresówka S61, ale też stara, wysłużona i w ostatnich dniach litościwie połatana dawna ósemka, która z drogi krajowej spadła do kategorii wojewódzkiej, co dało się mocno odczuć, zwłaszcza zimą. I to te dwa szlaki miałyby być wiodącymi alternatywnymi ścieżkami dla mieszkańców Wiżajn, Jeleniewa, takich wsi jak Prudziszki, Smolniki czy Rudka Tartak. Z taką propozycją nie zgadzają się lokalni samorządowcy i mieszkańcy przyległych do drogi gmin. Trudno im się dziwić, bo... To szkielet komunikacyjny Suwalszczyzny. Ona prowadzi do północnej Suwalszczyzny. Tam żyje około 10 tysięcy mieszkańców naszego powiatu i ona musi pozostać drogą wojewódzką, ponieważ stanowi główny ciąg komunikacyjny właśnie dla gminy Dubeninki, Wiżajny, Rudka Tartak, Jeleniewo, Suwałki. Pod petycją wysłaną do stolicy województwa podpisało się blisko 4 tysiące mieszkańców. Wzdłuż drogi mieszka ich nieco ponad dwa razy tyle, więc to niemal pospolite ruszanie. Zdaniem miejscowych sąsiednie drogi nie odciążyły w najmniejszym stopniu spornego szlaku. Potwierdza to panujący tu ruch. Ekspresówka jest odległa, a skorzystanie ze starodroża dawnej ósemki wymaga przebycia wielu kilometrów gminnych, jeszcze bardziej dziurawych szlaków. Gminy na remonty pieniędzy nie mają. Tych nie ma także starosta suwalski, a droga, którą chce podrzucić mu wojewódzki samorząd, potrzebuje remontu jak kania dżdżu. I potrzebuje też odśnieżania. A na to w małym i biednym budżecie powiatowym pieniędzy także nie ma. Droga jest w fatalnym stanie, ona została oznakowana, już przygotowywana do remontu, zabite paliki zostały, poznaczona została na czerwono w lesie, odcinek gdzieś pewnie ponad 3,5 km. I mam nadzieję, że zarząd województwa pochyli się i dokona remontu tej drogi, ponieważ w petycji mieszkańcy właśnie zwracają na ten fakt uwagę, że ona nawet grozi niebezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Od Jeleniewa do Rudki Tartak, a najgorzej to jest w samym lesie, w Jałowie. Ona została tam oznakowana, przygotowana do remontu, ale te prace zostały póki co przerwane. Gdy do Białegostoku zaczęły dojeżdżać listy z podpisami mieszkańców, wójtów i gdy dotarła tu też interwencja poselska Jarosława Zielińskiego, starosta wysłuchał w telewizji, że nadzieja na zmianę decyzji jest. Myślę, że już chyba wzięły, ponieważ wypowiedź pani rzecznik w ostatnim programie telewizyjnym wskazuje na to, że zarząd województwa przychyla się do prośby zarządu powiatu, również 6 wójtów, wystosowanej petycji podpisanej przez prawie 4 tysięcy mieszkańców przez interwencję pana posła Jarosława Zielińskiego. I mam nadzieję, że ta droga zostanie drogą wojewódzką. Tymczasem pełni ironii mieszkańcy północnej części powiatu suwalskiego odgrażają się, że jeśli samorząd województwa zdania nie zmieni, to miejscowi chętnie zaproszą oficjeli na uroczystą degradację tej drogi.